Nazywam się Agata Sitko, pochodzę z Chorzowa, mam 19 lat i udało mi się zostać mistrzynią świata w trójboju sprzętowym, wicemistrzynią świata w trójboju klasycznym oraz zdobyć złoto na The World Games. Trenuję trójbój siłowy, czyli sport składający się z przysiadu, wyciskania leżąc oraz martwego ciągu. A trenuję go dlatego, że po pierwsze lubię po prostu dźwigać ciężkie rzeczy, w sumie zawsze lubiłam. Po drugie nie jest za bardzo męczące jak większość sportów, na przykład bieganie, a ja się nie lubię męczyć. A po trzecie jestem w nim całkiem dobra, mam do niego dobre geny i wreszcie mój niski wzrost nie jest przeszkodą, a zaletą. Najważniejsze zawody dotychczas to były Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym, które odbyły się w czerwcu tego roku w RPA. Zajęłam tam drugie miejsce, przegrałam masą ciała, bo osiągnęłam ten sam wynik co Jessica Bittner, taka legenda trójboju siłowego, że tak powiem, bardzo znana zawodniczka. Bardzo miło było ją poznać w ogóle, bo to taka moja idolka, odkąd zaczęłam trenować, tam ją zawsze podziwiałam, więc bardzo się cieszę, że mogłam ją poznać. Od urodzenia mieszkam w Chorzowie, jestem absolwentką chorzowskiego katolika. Cała moja osobowość opiera się na siłowni, więc jestem trójboistką. Na początku rodzina dużo się czepiała, że ciągle siedzę na siłowni, że cały czas robię trening. Odkąd trenuję, znaczy jestem już na wyższym poziomie i trochę zaczęło przychodzić z tego pieniędzy, to już nie są aż tak o to źli. Jeśli chodzi o znajomych, to od początku myślę, że był podziw. Tam się w szkole pytali, czy mogę pokazać bicepsa i tak dalej. No i to się nie zmieniło w sumie, dalej jest podziw. Rekordów świata mam w sumie już całkiem sporo. W wyciskaniu leżąc, w martwym ciągu na pewno, w totalu i to chyba tyle. Na pewno trzeba systematycznie i dużo trenować. Wiadomo, że wymaga to pewnych poświęceń. No i wiadomo, trzeba trzymać dietę, dbać o regenerację, na pewno mieć jakiś dobry plan treningowy i warto współpracować z trenerem. Do marca tego roku trenowałam się całkiem sama, nie współpracowałam z żadnym trenerem. W marcu podjęłam współpracę z Pawłem Jurczyńskim z Wrocławia, z podsztangi. I to jest bardziej taka współpraca, niż że on jest po prostu moim trenerem. Plan treningowy rozpisuję sobie sama, on tam spojrzał, czy ma to sens i bardziej mnie prowadził pod sprzęt. W klasyku jakby właśnie się sama bardziej prowadzę, ale też rozpisuję mi akcesoria pod słabe ogniwa i tam jakieś tam, jak coś krzywo robię, żeby wyprostować i tak dalej. Z największych moich osiągnięć mogę wymienić Mistrzostwo Świata w trójboju siłowym sprzętowym Open w 2021 roku, drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w trójboju siłowym klasycznym w tym roku i złoto na The World Games, czyli Olimpiadzie Sportów Nieolimpijskich. Chciałabym na pewno jeszcze pobić rekordy świata, więcej niż już mam, wygrać Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym i zakwalifikować się, wystartować i być może wygrać w Sheffield w 2023 roku, czyli w takich największych dotychczas zawodach trójbojowych organizowanych przez firmę SBD ze współpracy z naszą federacją.